Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to kolejny odcinek kariery Valladolid. I to takie nowe rozdanie, słuchajcie, nowe rozdanie, ponieważ rozpoczyna się sezon, w którym naprawdę musimy podjąć wiele ciężkich decyzji. Taka jest prawda, bo więcej, dłużej tak to wyglądać nie może. Tak więc słuchajcie, trzeba przed sobą samemu spojrzeć po prostu się na siebie samemu. To było zdanie zupełnie nie po polsku i przyznać, że jeżeli w tym sezonie nie awansujemy do europejskiej piłki, to ta kariera się kończy. Po prostu. Jeżeli Ronaldo mnie nie zwolni, to ja sam siebie zwolnię. Więc mam nadzieję, że będziecie tutaj razem ze mną, że będziecie trzymali kciuki, że wszystko pójdzie dobrze, bo jeżeli awansujemy dalej, to oczywiście wszystko trwa i zabawa trwa dalej. Swoją drogą, w tym momencie w komentarzu możecie mi w takim razie napisać, czy jeżeli zdecyduje się na odejście, jakby przyznanie do porażki, czy zostajemy w tym świecie, czy przechodzimy gdzieś indziej, czy po prostu szukamy nowej pracy, czy też nie. Do tego zmierzam. Tak czy siak. Jesteśmy teraz w takim razie w Valladolid, i na tym się skupmy. Dostajemy oferty z innych znaczy, no wiecie, turniejów przedsezonowych, i wydaje mi się, że tutaj wybierzemy sobie ten turniej w Kolumbii, żeby naszą markę troszeczkę rozpromować. Między innymi mamy spotkanie z Gremio, czyli z brazylijski zespół. Kontakty, networking Ronaldo, wiecie, o co chodzi. No więc tak, mamy puchar Las Americas. Fajnie, ale na początku musimy przetrwać ten pierwszy loadingowy dzień tak naprawdę. No bo tutaj wiele się wydarzy, wielu piłkarzy odejdzie, wielu piłkarzy przyjdzie i wiele naprawdę wiadomości dostaniemy. Tak więc no tutaj się musi przemielić cały piłkarski świat, dlatego też jest to idealny moment, żebym mógł poprosić Was o zostawienie łapki w górę, o zostawienie subskrypcji na kanale, jeżeli tego nie robicie. I w międzyczasie bardzo dziękuję wszystkim, którzy już subskrybują, witam wszystkich nowych subskrybentów, naprawdę wyniki tego kanału w ostatnim czasie bardzo mnie satysfakcjonują, za co Wam dziękuję, no bo tylko i wyłącznie to jest dzięki Wam. Ricky Puig odchodzi Pedro Porro i odchodzi Jean Claire Todibo. Tak więc tych trzech panów żegnamy i przywitamy jednego z nich, słuchajcie. Przywitamy jednego z nich. Jean-Claire Todibo jest piłkarzem, którego ja chcę u nas z powrotem. Grał fajnie w zeszłym sezonie, nie marudził, nic z tych rzeczy. On będzie tym dodatkowym naszym obrońcą, na którego mamy naprawdę chrapkę i na którego naprawdę mamy ochotę. Tylko pytanie, czy ja go mam tutaj na liście? No bo skoro już jakby tego transferu raz dokonałem, to nie wiem, czy on nam z tej listy może gdzieś się nie zawinął, i wydaje mi się, że tak się mogło to skończyć. Tak jest, więc musimy zgłosić się pod Odibo. Innej opcji nie widzę. Tylko pytanie mam jedno. Czemu zawodnicy nie wracają do nas z wypożyczeń? To mnie odrobinkę zastanawia, ponieważ zastanawiam się, co z tym naszym lewym obrońcą. To jest piłkarz, którego ja bym chciał u nas mieć. Wiecie, o co chodzi? Jakby... Halo, ja miałem plany na tą lewą obronę. Gdzie jest ten mój Brazylijczyk? Czy on do nas wróci, czy też nie? Bo ja nie pamiętam, przyznam szczerze, kiedy ja go wypożyczyłem. Dlatego zobaczmy sobie tutaj w zespole, jak się to prezentuje. Lewa obrona. A nie, wrócił, super. Bardzo fajnie, bo ty, gościu, zostajesz członkiem zespołu. Gratuluję, witam serdecznie. Tylko potrzebujesz jak najszybciej wbić dobrą ocenę ogólną, bo no, żebyś był dobrym zmiennikiem, więc tutaj od razu pyk, wskakujesz w kierat i z tobą naprawdę będziemy wiązali mocne nadzieje w tym sezonie. Tak więc dostajesz aż dwa treningi, bo to nas interesuje teraz mocno. Wytrzymałość masz spoko, no to też masz spoko, a obrony żadnej już ci trenować nie mogę, tak? To może podania, jak jesteś obrońcą, co? To nie jest głupi pomysł, tylko że wszystkie są na dwa. To rzeczywiście skorzystamy z tych sugerowanych. No i weź w takim razie wyścig z czasem, żebyś tam na skrzydełku był w stanie nam pomagać. Więc to mamy zrobione. Dalej, to co chciałem zrobić, to Marcos Antonio, czy ciebie, chłopaku, rozwijać, czy nie? Wydaje mi się, że tutaj Marcos Antonio jest piłkarzem, którego sobie zostawimy w tym sezonie, a w przyszłym możliwe, że się pożegnamy. Będziemy grali tą dwójką żelazną i chłopaki będą wchodzili najwyżej na zmianę. Tak zrobimy, mam wrażenie. Tutaj troszeczkę trzeba pamiętać o tym, że my jednak nie gramy w tym sezonie całego, jakby nie gramy w żadnej Europie, więc tutaj naprawdę możemy stworzyć sobie taki żelazny szkielet, dobudować do tego dwóch, trzech piłkarzy i wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie to znieść, ale oczywiście musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, a mianowicie możliwość kontuzji, dobrze nam znaną, prawda? Więc na to będziemy musieli się, o tym będziemy musieli pamiętać. Okej, to jest dobry zestaw, moim zdaniem, treningowy dla naszych piłkarzy i fajnie, żeby Ansu zdobył 85, Almada zdobył 85. To są ogólnie piłkarze nie do ruszenia. Mało jest piłkarzy, których będę chciał się pozbyć w tym okienku. Inaczej, nie ma piłkarza, którego w tym okienku się pozbędziemy bez
mojej chęci pozbycia się go. Nie ma żadnego piłkarza, nieważne jaką ofertę dostaniemy, chyba że to będzie jedna ze spełnionych dużych klauzul i wtedy tego nie bronimy, ale tak to nie ma piłkarza, którego byśmy byli w stanie oddać, dostanę duże pieniądze i stwierdzę, że go sprzedaję. Na ten moment, oczywiście to się może zmienić, ale ja takiej opcji nie widzę, chociaż prawdopodobnie trzeba będzie to zrobić, zakończyć ten sezon zyskiem na poziomie 50 milionów. Jej. Dobra. Co my tutaj mamy? Ekspozycja marki, zwiększyć liczbę posiadaczy, to zrobimy bez problemu w tym sezonie. Sukces krajowy, Champions League, czyli to co ja chcę. Czyli tak naprawdę większego jakiegoś zadania nie mamy, bo tutaj trzeba będzie zrobić zysk. To jesteśmy w stanie jakoś tam wypracować, bo to jest zysk ten tutaj, a nie zysk ten, nie zysk, wiecie, że ma zostać w portfelu tak naprawdę. Dobra, jesteśmy przed pierwszym spotkaniem z Gremio. Warto by było tutaj ustawić jedenastkę, która będzie sobie rywalizowała w tych meczach. Pokombinujmy nawet z tego składu, bo czemu nie. Chciałbym, żeby tak, Velasco na pewno dostał czas. Na lewej obronie chciałbym, żeby zagrał Neves. W środku obrony niech pokaże się nam... No niedobrze. Z prawej strony niech pokaże się nam... No niedobrze. Tutaj zagrasz ty, tutaj zagrasz... A gdzie jest ten nasz Brazylijczyk? Czy on jest na reprezentacji? A nie, jest tutaj na boku. No nic, czyli mamy troszeczkę za mało piłkarzy. Mamy absolutnie za mało piłkarzy, żeby zagrać ten przedsezonowy, bo zwyczajnie możemy sobie zrobić krzywdę, czego byśmy nie chcieli. Więc tutaj trzeba będzie, zanim przejdziemy do tego pierwszego meczu, poczynić już jakieś kroki transferowe. Jak widać, Ronaldo jest szczodry. Ronaldo jest szczodry, dosypuje tych pieniędzy regularnie. To jest bardzo miłe z jego strony, ale fajnie, żebyśmy wreszcie na te pieniądze zasłużyli. Uważam, że Jean-Claire Todibo jest naprawdę fajnym zawodnikiem tutaj do naszego klubu. Takie jest moje zdanie i uważam, że on naprawdę będzie tutaj pasował. Zresztą dobrze wiemy, że pasował, natomiast nie możemy tego powiedzieć o Czumim, którego spróbuję oddać Barcelonie w rozliczeniu. To jest coś, co wydaje mi się być uczciwe. Środkowi obrońcy w takim razie, co wy powiecie na tego pana? Czy jesteście zainteresowani w ogóle? Nie są. A są, proszę bardzo, są. No tak, no tylko, że możecie być zainteresowani, no tylko, że to mi się nie opłaca, bo ja go myślałem, że ja go kupię za jakieś 18 milionów, a mam tutaj wam dawać piłkarza naście, więc to jest bez sensu. Mogę wam dać 10 milionów. To nie jest dla mnie problem. I uważam, że to jest uczciwy deal. To jest uczciwy deal. Nie, Kike, słuchaj, musicie zejść z tymi pieniędzmi odrobinę, bo no zwyczajnie nie uważam, żebyśmy tutaj robili żeby to było dobre, Jezus Maria, co mam wam powiedzieć, dajcie nam 12, nie, dajcie nam 12, jesteśmy w domu, mordo, dobra, 12 200, moim zdaniem to jest dobra umowa, słuchajcie, pozbywamy się Czumiego. Przypominam, że kupimy jeszcze jednego środkowego obrońcę, kupimy jeszcze jednego prawego obrońcę. Aczkolwiek no, zobaczymy, kto będzie tym prawym obrońcą. Teraz czas na negocjacje z samym zainteresowanym. Chcę już mieć ten deal dopięty teraz, żeby zaraz ktoś nie przyszedł i tak dalej. Jest to w moim zdaniem dobry interes i mamy tego piłkarza, którego chcemy. Mamy tego piłkarza, który u nas się sprawdzał. Tylko! Ojoj, mordo! Ojoj! Oj, chłopaku. Jestem, no zobaczymy w takim razie. Zobaczymy też, jak będzie z jego pensją, czy on zejdzie z niej. Bo tu już mamy do czynienia z naprawdę solidną, wiecie, wypłatą dla niego. Możesz wejść na nasz max. I jeżeli... Koleżko, zachowasz 10 czystych kont, dostaniesz milion. Ja będę tak chłopaków motywował w tym sezonie. Naprawdę. Okej, dobra. Czyli nie ma mowy, że kupimy Jean-Claire'a Todibo, co odrobinę burzy nam koncepcję transferową. Zobaczmy, czy na liście mamy tutaj piłkarza, którego chcielibyśmy w takim razie pozyskać. Jest oczywiście Eder Militao, który nie ukrywam, że jest moim celem na ten sezon, ponieważ Joaquin, Eder Militao i Salisu, brzmi to dobrze, plus Eder Militao może grać prawą obronę ewentualnie, więc nawet tymi trzema panami możemy grać, więc jest to fajna sprawa, no ale na razie jakby...
Na razie jakby mamy inne potrzeby troszeczkę. Nie ukrywam, że chciałem tego Fernandesa, gdyby on mógł grać dwie pozycje, no bo przydałby nam się ten jeden obrońca, który rzeczywiście mógłby parę pozycji nam zagrać. Niestety takiej opcji tutaj nie widzę, ale wydaje mi się w takim razie, że zwyczajnie zostaniemy z Czumim. Tak się pewnie skończy. Zostaniemy z Czumim, kupimy Edera Militao i kupimy sobie tutaj tego Tavaresa, którego obserwujemy już od jakiegoś czasu. I to nam fajnie zabezpieczy, słuchajcie, całą tą defensywę na prawej stronie, na lewej po części, no i na środku obrony. I to wydaje się być naprawdę fajna polityka. Przepraszam, chyba kamerka zgubiła na chwilę fokus, ale to nie powinno być większym problemem, więc tak. Zlećmy w takim razie tutaj negocjacje, bo wydaje się, że to jest naprawdę fajna opcja. Cały czas młody Portugalczyk, słuchajcie, przeszkolony też w tej włoskiej szkole defensywy w Bolonii, więc to jest na pewno zawodnik, którego ja chcę u nas widzieć. I po prostu spróbujmy porozmawiać z Ederem Militao, a najwyżej pozbędziemy się na stałe Czumiego, a wypożyczymy Jean-Claire'a Todibo. No niestety tamto wynagrodzenie jest dla nas zabójcze, ale tak samo będzie w przypadku Edera Militao, o czym zapominam za każdym razem. I tutaj trzeba będzie się naprawdę mocno zastanowić, jak to będziemy mogli rozwiązać. Jeśli chodzi o goalkeepera, przyznam szczerze, już praktycznie jestem ja zdecydowany, a mianowicie myślę o Paulo Lopezie. 86 oceny ogólnej, to co najważniejsze, z tych topowych bramkarzy 60 tysięcy tygodniowo chłopak zarabia. I to jest dla nas bardzo istotna informacja, słuchajcie, ponieważ no zwyczajnie może być tak, że będziemy chcieli poszukać bramkarza, na którego, znaczy będziemy szukali bramkarza, ale nas nie będzie na niego stać, na jego utrzymanie, no bo wiecie. Na przykład taki Jan Oblak zarabia 165. Jasper Silesen, no to już nie jest ta klasa. Roberto Neto, niby fajne, ale nie zejdzie moim zdaniem na trzykrotność swojej pensji, prawda? Moglibyśmy zobaczyć na przykład Dawida De Gea, który miałby sens takiego, wiecie, powrotu może już do Hiszpanii i też jakby, umówmy się, mamy tego Ronaldo, który jest mega kuszący dla wielu zawodników, prawda? Ale z drugiej strony, taki Dawid De Gea zarabia 185 tysięcy, a my tyle piłkarzom nie damy. Możemy, słuchajcie, nawet podnieść ten nasz próg płac do 80 tysięcy, ale no na pewno to nie będzie dla takiego Todibo, który przed chwilą był. Więc to, co mogę powiedzieć od samego początku, słuchajcie, tak naprawdę, to kupimy teraz tego Paulo Lopeza, szczerze, już tutaj nie widzę wiele, żebyśmy się tutaj musieli zastanawiać, więc zlećmy im 40 milionów, co będzie oznaczało sprzedaż naszych dwóch młodych goalkeeperów. Ale Paulo Lopez jest bramkarzem, który spokojnie może bronić 3 sezony, więc jakby tutaj zupełnie... Nie mam obaw o przyszłość naszej bramki. Ewentualnie zostawiam sobie tego brazylijskiego goalkeepera i go gdzieś wypożyczymy. A ten nasz Portugalczyk będzie sobie grzecznie siedział jako rezerwowy bramkarz. No nic, ale nadal nic się tutaj nie zmieniło, jeśli chodzi o ilość piłkarzy, których posiadamy. Tego gościa możemy sobie przenieść do drużyny seniorskiej, ale niewiele to zmienia. Więc wypadałoby zrobić wreszcie jakiś transfer taki, który moglibyśmy sfinalizować teraz, ale zwyczajnie tego nie możemy zrobić, chyba że... Nie możemy tego zrobić, więc nie ma co, po prostu musimy wyjść podstawowym składem i tyle. Więc tak, tutaj musimy zobaczyć sobie w środku obrony Salisu, niestety, z Czumim, a tu pokaże się na prawej obronie kto. To jest bardzo dobre pytanie, no to Kurukejasy tu wystąpi, nie ma problemu, skład się uzupełni tam automatycznie i tyle, więc gramy takim dziwnym zestawem zawodników. Też dla Rofo będzie to sygnał, że gościu nara, bo tu wystąpi sobie Varela w pierwszym meczu od razu, a my zainteresowanego wcześniej wymienionego sprzedajemy, słuchajcie. Z Rofo to była fantastyczna historia, fantastyczna przygoda, świetnie nam się rozwinął, słuchajcie, i tutaj nie możemy powiedzieć o nim jakby, wiecie, złego słowa, ale zwyczajnie są rzeczy, które się udają, są rzeczy, które się nie udają i z Rofo możemy po prostu się pożegnać. Brazao pójdzie na wypożyczenie, żeby chłopak się ogrywał. I zostaniemy, słuchajcie, z Varelą. Bardzo dobry rezerwowy bramkarz. Tutaj w ogóle nie ma co tego ukrywać. Ty idziesz na sprzedaż. I mam jeszcze ciebie. No i proszę bardzo, więc w takim razie Brazao nawet i mam jeszcze tego gościa. Tego gościa też sobie jeszcze wypożyczymy. Zobaczymy, jak on się będzie rozwijał bez... Zobaczymy, jak on będzie się rozwijał bez naszej ingerencji. I tyle, więc tak to będzie wyglądało. No i mamy Kufrę, słuchajcie, no którego raczej zdecyduje się sprzedać, że tutaj zostaniemy sobie jednak z Krukeją na lewej obronie, bo chciałbym zarobić jeszcze więcej pieniędzy, bo myślę cały czas o jakimś fajnym skrzydłowym do wzmocnienia tej naszej gromady, więc chciałbym sprawdzić możliwości Kufrę, jakie możemy tutaj mieć. No nic, gramy
Jak to mam za mało piłkarzy? Przecież tam na ławce byli. A nie, mam trzech, a mam dwóch. Ojoj, to dosyć problematyczne, rzeczywiście. Rzeczywiście jest to dosyć problematyczne. No na to nie wpadłem, że to tak będzie wyglądało. No to zobaczmy, czy możemy sobie kogoś wziąć na teraz. Czy mam kogoś na teraz, kogo chciałbym zrobić. Zaraz się okaże, że zrobię największy transfer teraz, bo nie mam piłkarza. Trochę mamy tutaj bałagan, nie ma co się oszukiwać w tym planowaniu. Ale z drugiej strony, czasami z tego bałaganu mogą wyjść najlepsze rzeczy, więc keep calm and do your thing. Pierwszym zawodnikiem, którego mam tutaj na myśli, którego chciałbym u nas zobaczyć, jest ten gościu z Frankfurtu. To nie jest wielka gwiazda, ale mam wrażenie, że to jest typ, z którym naprawdę bylibyśmy w stanie tutaj wiele zrobić. Ale z drugiej strony, co jeśli nie? Co jeżeli my potrzebujemy kogoś, kto już udowadniał swoją wartość na tych różnych poziomach? Na pewno takim piłkarzem byłby Vinicius, ale no nie ma opcji, żebyśmy go ściągnęli z jednego prostego powodu. No on zarabia tak szalone pieniądze, że zwyczajnie tutaj nie ma możliwości. Ale jest jeszcze jeden piłkarz. Jest jeszcze jeden piłkarz, o którym myślę sobie tutaj. 21-letni. Znamy go doskonale. I Real może tu popłynąć. Ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Ale nie, no bez jaj. Jakby umówmy się, on na pewno gra w tym Realu. Forma w miarę, gdyby był niezadowolony, coś, nie, to będzie bez sensu. Ja wiem, że ta klauzula jest niska, ale my mu nie damy większych pieniędzy. Musiałby do nas przejść, żeby co? Grać w gorszym klubie, nie w Europie, za mniejsze pieniądze. Nie, to tak bardzo jakbym tego chciał, tak bardzo ten deal by się nie spiął, więc tego absolutnie nie zrobimy. Mimo, że naprawdę chciałbym go u nas zobaczyć, to no to absolutnie nie ma takiej możliwości. Toma Lemar jest ciekawym piłkarzem, bo on się odbił, słuchajcie, od tego Atletico w rzeczywistości. Tutaj trochę nie wiem jak jest. To byłby piłkarz na pewno ciekawy dla nas. Ale z drugiej strony myślę o tych Brazylijczykach. Nie będę ukrywał, że kurczę, kusi mnie ten Gabriel Martinelli, bo ja wiem, że on jest w stanie ładować bramy, nie? I też pasuje do tego naszego brazylijskiego systemu. I jakby chcemy mieć tych najlepszych, takich fajnych Brazylijczyków, więc Gabriel Martinelli na pewno jest ciekawą opcją, ale ja jeszcze wpadłem na jeden pomysł, słuchajcie, ale po to prawdopodobnie trzeba udać się do Bundesligi, mianowicie weźmy narodowość Brazyl, okej, okay, fajnie, weźmy sobie Liga, Bundesliga, jojo, więc mamy Bundesligę. I zobaczmy, kogo tutaj będziemy mieli. Chodzi mi o pozycje ofensywne, bo jeden z piłkarzy, ten, który był, kurczę, w Future Starach, który to był? Jak on się tam nazywał? Chociaż nie, obawiam się, że mi się pomyliło, bo myślałem o jednym zawodniku, który był z Brazylii w Future Starach, ale, znaczy myślałem, że on był w Future Starach, ale on nie był w Future Starach, był jakiś innej promocji, a wiedziałem, że on zawsze działał w karierze. Nie wiem, czy to nie był Cunha albo João Victor. No nic, prześledzimy sobie tych dwóch panów. Proszę bardzo, jeszcze Hulk powrócił. To ciekawa sprawa. A gdyby zobaczyć sobie w ogóle, jak radzą sobie Brazylijczycy na przykład w Ligę. Jest ktoś ciekawy na ataku z Brazylijczyków? Jest Neymar cały czas, no ale Neymara jeszcze raczej nie jesteśmy w stanie do nas ściągnąć. Szkoda. Zobaczmy sobie, Bundesligę widzieliśmy. A jeszcze na przykład Serie A, kto w ofensywie gra z Brazylijczyków? Na przykład jest Gabriel Jesus, no ale raczej on nie poświęciłby gry w Juve dla nas. Jakoś mnie to strasznie nie dziwi. Jest Douglas Costa, ale niestety on już wita się z emeryturą. Proszę bardzo, Lucas Paqueta byłby na pewno ciekawym zawodnikiem, a kończy mu się kontrakt, więc możliwe, że to będzie nasz zawodnik na, jeżeli w przyszłym sezonie będziemy grali, to możliwe, że go sobie podpiszemy, więc to byłoby na pewno bardzo ciekawe wzmocnienie. A ja jestem jeszcze ciekawy tego brazylijskiego obrońcy Lazio, ale wydaje mi się, że on już nie jest brazylijskim obrońcą Lazio, jest po prostu brazylijskim obrońcą, ale innego klubu. I tak troszeczkę upatologicznie, ale chciałbym zobaczyć, kto w ogóle w tej naszej La Liga gra, bo oczywiście te nazwiska niezwykle się zmieniają momentami, więc dlatego jestem ciekawy bardzo tego i chcę sobie paru tych zawodników pododawać, bo może przez przypadek znajdziemy tutaj kogoś, kogo naprawdę chcielibyśmy mieć u siebie.
A o czyim istnieniu byśmy zapomnieli? No Usman Dembele, to jest zawodnik, którego ja mimo wszystko bym chętnie u nas widział, gdyby nie fakt, że on zarabia ćwierć miliarda, ćwierć miliona teraz tygodniowo. Paulo Dybala, to ciekawe. No wielokrotnie już nam strzelał, więc w sumie nie powinno mnie to aż tak bardzo ciekawić. Brian Gill jest na przykład tutaj, wykazuje wielki potencjał, a zobaczmy sobie, ile w tym jego potencjału jest. Jest oczywiście Griezmann. No, to są zawodnicy, do których absolutnie nie mamy podejścia, jeśli chodzi o finanse, więc musimy bardziej zastanawiać się nad łowieniem z jakichś takich Betisów, z jakichś takich Sevilla i tak dalej. Jest Sam Lammers, gościu, który jest niezwykle skuteczny w tych karierach. Oczywiście jest Robert Lewandowski, król strzelców zeszłego sezonu. Ale zobaczmy sobie, czy jest tutaj może ktoś jeszcze, kogo chcielibyśmy zobaczyć. Ktoś, kto miałby dla nas sens. No nie ukrywam, ten Gabriel Martinelli mi tutaj naprawdę się podoba pod każdym względem. Nie będę was oszukiwał. Leo Messi, 35-letni, ale jeszcze nie kończący karierę, przynajmniej nic na razie o tym nam nie wiadomo. Iker Muniain, no nie. Simon Moreno jest na liście transferowej, więc nie najlepiej to chyba o nim świadczy. Czy coś tutaj jest ciekawego jeszcze? Kogoś tu widzimy, jest Oriozabal. To byłby ciekawy transfer, słuchajcie. To byłby naprawdę ciekawy transfer z tego Sociedad. Tak jest, Sociedad. 8-7 oceny ogólnej. Dodam go sobie do listy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to już będą troszkę za duże pieniądze. I biorąc pod uwagę to, że chcemy wyładować naprawdę gruby hajs na napastnika, biorąc pod uwagę to, jakby ogólnie jakie mamy tutaj plany, to no to zwyczajnie wydaje mi się, że naprawdę ten Gabriel Martinelli do tej kariery pasuje jak ulał, słuchajcie. Jakby nie mówię tego, że jest byłym zawodnikiem Arsenalu tu, tylko po prostu dlatego, że jest genialnym Brazylijczykiem z ogromnym potencjałem. I no i on po prostu może tutaj nam, on po prostu może w tej karierze nam tutaj wiele namieszać. On się szybko rozwinie naprawdę na wysoki poziom, a nie trzeba za niego płacić, wiecie, 50 milionów. Pasuje też moim zdaniem pensją, tak jest, więc no kurczę, no nic tylko brać. I nie zdziwię się, jak tak to się skończy. Nie, no robimy to, nie chcę oszukiwać siebie i was. Ja go chcę, robimy to, naprawdę robimy to. Uważam, że to jest dobry ten. Zaoszczędzimy tutaj nawet na Wii, jakby biorąc pod uwagę, że może on będzie tańszy niż Wii'a. To jest dobry transfer, słuchajcie, to jest dobry transfer. A my jeszcze spróbujemy zobaczyć tego Edera Militao może nawet. I tak sobie myślę, kurczę, że jeżeli ten komin płacowy byłby na 80 tysiącach, to może on się zgodzi. Tak więc na początku rozpoczynamy rozmowę z Gabrielem Martinellim. 38 milionów, 15%. To nie jest bardzo zła propozycja, ale jeżeli wy chcecie 15% z ewentualnego transferu, to ja chcę 30 milionów. I 38-14, okej, okay, czyli grube negocjacje tam idą. Zawsze jak oni się na nas obrażą, to możemy, wiecie, się wypiąć i wziąć go za klauzulę, ale mówmy się, nas klauzula odrobinę nie interesuje, bo ona jest no, większa niż to, co tutaj negocjujemy. Okej, okay, czyli oni to muszą przemyśleć. Spoko, nie pasuje mi to zupełnie, i to tak zupełnie, ale spoko. Jeszcze tutaj tego Balde Keita obczajam, aczkolwiek raczej jego nie chcę w tej karierze kupować. Myślę, że będę miał na niego pomysł w innej, ponieważ w głowie mam już kolejną karierę i tam będziemy mocno skupiali się na zawodnikach z Afryki. Nie zmienia to jednak faktu, że ja tego pierwszego meczu tutaj nie mogę podjąć, bo nie mamy żadnego zawodnika, więc Orejana, wiesz co? No, 3000, bo to jest tak tańsze niż jakiekolwiek inna umowa, którą byśmy musieli tutaj zrobić. I czy ten jeden Orejana nam tutaj starczy na wypełnienie zespołu? Wydaje mi się, że tak. A gościa najwyżej potem sprzedamy albo znowu wypożyczymy. Tak jest, więc Orejana tu wystarczył. Mecz z Gremio, brazylijskim zespołem, kończy się dla nas rezultatem 2-2, okej, to cieszy, a my sobie Gremio zobaczymy swoją drogą. I to będzie ostatnia rzecz, którą zrobimy w tym odcinku, po prostu chciałbym sobie to Gremio przejrzeć, bo może się okazać, że tutaj mamy jakichś ciekawych zawodników, na których byśmy nie zwrócili uwagi. A wiecie, mamy Ronaldo, mamy tutaj możliwość negocjowania z tymi zespołami z troszeczkę innego, wiecie, z troszeczkę innego pułapu. Więc zobaczmy sobie, czy jest tutaj ktoś ciekawy w Gremio. No, bramkarza raczej tutaj nie widzę żadnego fantastycznego. Jest Rafael Toloi, były zawodnik z Serie A, ale tutaj no nie wygląda on dobrze. No, sami młodzi są w zasadzie tutaj. Szanuję, ale nikogo ciekawego nie ma. Czy macie tu może jakiegoś fajnego gościa młodego, którego ja bym chciał wziąć i porozwijać? W ogóle jeszcze 16-latek, 19-latek. Wszyscy fajni. No tylko, że nikt
nikt fajnie się nie rozwija tutaj, widzę. Napastnicy, może tu ktoś będzie, ma w sobie to coś, no nie. 19-latek, no nie ma. No, chcę przeskoczyć! Dziękuję. Ten też nie, może ty, no niestety, więc... Jak my z nimi zremisowaliśmy 2 do 2, to ja naprawdę, naprawdę nie wiem. Tak więc słuchajcie, toczą się negocjacje transferowe o naprawdę fajne nazwiska, więc tutaj sprawdzam tylko możliwości. Otoczą się negocjacje transferowe o naprawdę fajne te nazwiska. Wracają do nas z ofertą za Gabriela Martinelliego, więc dzieje się. Zresztą w podsumowaniu samym wygląda to wszystko moim zdaniem bardzo optymistycznie. Jeżeli dopniemy te deale, które tutaj mamy na tapecie, te 3 plus jeszcze ściągnięcie Edera Militao, to przy drobnej kosmetyce finansowej wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ten skład naprawdę mieć porządny i poważny. Zobaczcie, Tavares jako rezerwowy na dwie pozycje w obronie, Lopez, jeżeli tylko Eder Militao zejdzie z tej płacy, to my tutaj naprawdę mówimy o fajnej pace. Ale jak ta paka będzie wyglądała, jak to wszystko nam się poukłada, o tym wszystkim, no przekonacie się jutro. Ale będzie jutro odcinek, mam nadzieję, że się cieszycie. Ja bardzo, na razie, piona!